Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubakordis. Jest taki motyw w malarstwie, trochę niesamowity. Obraz przedstawia dziewczę, która trzyma tacę, a na tacy ściętą głowę męż... wodatego mężczyzny. Zatytułowane Salome. Salome była córką Herodiady, którą sprzecznie z prawem Bożym król Herod pojął za żonę, chociaż była żoną jego brata i nie miał prawa tego uczynić. To mu mówił wprost święty Jan Chrzciciel. I dlatego Herod kazał uwięzić świętego Jana. W skrępowanego trzymał tam gdzieś we więzieniu, w jakimś lochu, no ale nie chciał, nie chciał go życia pozbawić, ponieważ jakoś tam bał się, a jednak chętnie słuchał, szanował tego proroka. No a Herodiada robiła wszystko, żeby go zgładzić. No i przyszła chwila sposobna. Otóż było przyjęcie, goście się świetnie bawili, a córka Herodiady, właśnie ta Salome, tańczyła. I tak się, tak się spodobało królowi to dziewczę tańczące, że poczynił taką obietnicę: mów cokolwiek chcesz, wszystko ci dam, nawet połowę mojego królestwa. Cokolwiek zechcesz, dostaniesz. No i Salome podbiegła do mamy zapytać się o co ma prosić. Proś o głowę Jana Chrzciciela. No i Przyszła Salome i mówi: Chcę, żeby, żebyś mi dał na Misie głowę Jana Chrzciciela. No, król zasmucił się, ale przez względ na obietnicę, na przysięgę i na wiesiadników, jednak wydał rozkaz, żeby ściąć świętego Jana Chrzciciela. I to jest historia bardzo pouczająca, kochani. Po pierwsze, nie powinniśmy w ciemno niczego obiecywać. Bo jeśli już coś obiecujesz, to i zobowiązujesz się do tego. A nie, w, nie godzi się obiecywać czegoś, co może być grzeczne, co może być rzeczą złą. Tak właśnie król, król Herod się tak w taki sposób uwikłał. Więc jeśli, jeśli obiecuje coś, no chociażby. Modlitwę. Ktoś mnie prosi o modlitwę. No akurat ja jestem w tym położeniu, że mnie bardzo wiele osób prosi. Po prostu nie jestem w stanie wszystkich imiennie pamiętać nawet. Ale no można to w ten sposób rozwiązać, jeżeli jest wielu takich proszących, że ofiarowujesz modlitwę za tych wszystkich, którym jesteś ją winien, którzy cię o nią prosili którym ją obiecałeś, lub też za których prosili cię o nią inni. No, te, I to wszystkich, których, których jakoś e, zobowiązany się czujesz, e, w, to się mówi w cudzysłowie, omodlić, no można w ten sposób, z tym, że niech to nie będzie jakaś jedna z na pół roku, żebyśmy sobie nie robili kpin z takich świętych, poważnych zobowiązań, no ale niby to był na przykład ten jeden dziesiątek wrzańca dziennie, za tych wszystkich, którym królem winniśmy modlitwę, którym ją obiecaliśmy, którzy o nią nas prosili, albo za których prosili o nią inni. Więc takie zobowiązania, święte zobowiązania trzeba zawsze spełniać. A jeśli by się komuś zdarzyło, co nie powinno absolutnie być miejsca, bo najpierw trzeba pomyśleć, a potem powiedzieć dopiero, ale gdyby się zdarzyło coś takiego, jak królowi właśnie Herodowi, żebyśmy w ciemno coś obiecali i potem by nam było trudno się z tego po prostu jakoś wyplątać, ale oznaczałoby to wejście na drogę grzechu, sprzeniewierzenie się prawu Bożemu, to absolutnie tego nie powinniśmy wypełnić, tylko przyznać się do błędu, przeprosić. Ale takiego akurat zobowiązania spełnić się nie godzi. I król Herod szlachetnie by uczynił, gdyby przeprosił współbiesiadników, przeprosił nawet Salomę, że obiecał, a nie dotrzymuje. Ale tego nie może dotrzymać, ponieważ musiałby zadziałać wbrew prawu Bożemu i wbrew prawu miłości. Ale, no niestety, tu zaważyły względy ludzkie, i to jest, jest prawdziwym przekleństwem jest ta nadmierna dbałość o względy ludzkie. No, przykłady. Kochani, często to, to, to mnie. Natomiast strasznie mówiąc, kolokwialnie dołuję, jak w konfesjonale po raz któryś słyszę, yy, nie poszłam do kościoła albo nie byłem w niedzielę w kościele, bo przysz dlaczego? Bo przyszli goście. No co, co z tego, że przyszli goście? Domyślam się, że goście nie zapowiedziali, bo, bo, bo planowałeś czy planowałaś pójść na msze świętą do kościoła. No, to już, już nie trzeba mówić, że gość niezapowiedziany gorzej tatarzyna, bo takie też istnieje pożegadło, to można sobie darować, ale powiedzieć na przykład: No, wybaczcie, kochani, nie wiedziałem czy nie wiedziałam o was, nie zapowiedzieliście się, a, mam, a jeszcze, jeszcze nie byłem w kościele, mam zamiar pójść, to albo poczekajcie, albo chodźcie ze mną. I wtedy byś dał wspaniałe świadectwo swojej wierze. Świadectwo samemu Chrystusowi. Ale tak trzeba uczynić wtedy, prawda? Nie dbać na pierwszym miejscu o względy ludzkie, tylko na pierwszym miejscu jest Pan Bóg i sprawy Boże. A wszystkie ludzkie sprawy muszą być temu podporządkowane. Wtedy wszystko jest na swoim miejscu, oczywiście. I no, drugi przykład. Jest, uczestniczysz w rozmowie, a tam przechwalają się. Tym, czego powinni się wstydzić. I drwią sobie z czystości przedmałżeńskiej czy małżeńskiej. Wręcz jakby cnotą było łamanie szóstego przykazania i śmiech, i wesoło. No, jeżeli dbasz o względy ludzkie, to zaczynasz też się śmiać czy udawać, że się śmiejesz, ale popełniasz tragiczny błąd, bo utwierdzasz jeszcze tych swoich. Rozmówców w błędzie, w grzechu, w złu, a tego czynić nie należy. Miejże odwagę zabrać stanowisko tak po katolicku. powiedzieć, że ty jesteś, ty jesteś wierzącym katolikiem, czy żartobliwie jestem. Wybaczcie, ale ja jestem katolem i mnie się tego słuchać nie godzi. Nie rozmawiamy na ten temat, bo ja uważam, że. Czystość, wierność szóstemu przykazaniu jest rzeczą świętą, i proszę Pana Boga o to, żebym w tym postanowieniu wytrwał. Zatem, kochani, nie, niech nigdy nie będą w naszym życiu, w, naszy, w, w naszym działaniu, w naszych również jakichś wewnętrznych tam myślach, zamierzeniach sprawy ludzkie na pierwszym miejscu. Nie. One nie są najważniejsze. Najważniejsze są sprawy Boże, a wszystkie ludzkie winny być im ściśle podporządkowane.